ofercie Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować opryskiwacz. Opryskiwacz też firmy włoskiej, firma Gamperini. Wcześniej omawialiśmy siewniki firmy Gamperini. Zbieg okoliczności, dwie różne firmy, nazwisko, też nazwa firmy pochodzi od nazwiska, ale we Włoszech panów Gamperini, jak u nas Nowaków. Więc jeden pan Gamperini siewniki, ten pan się zajmuje opryskiwaczami wyłącznie. Produkuje opryskiwacze zawieszane i zaczepiane. Może przedstawię opryskiwacz, który mamy dzisiaj na targach. Jest to opryskiwacz 1000 litrów. Kolor jest dowolny zamówienia opryskiwacza. Rama stalowa, ocynkowana, na resorze. Pompa tu jest akurat zamontowana Anno Rivenberry, ale oczywiście możemy mieć pompy w opcji do wyboru. Anno Rivenberry, Comet, Bertolini, Caterin pompa, bardzo znana we Włoszech, w Polsce prawie wcale nie znana, jest najdroższą pompą, ale bardzo wytrzymałą i żywotną pompą. Sterowanie ARAG, już bardzo popularne w Polsce i znane od ponad 10 lat. Niezawodne sterowanie. Opryskiwacz może być opcjonalnie wyposażony w dyszel kopiujący, może być z hamulcami zamontowanymi, może być z koszem pochylanym w 45 stopni w lewo, 45 stopni w prawo. Co pan Gamperini na 40-lecie sobie wymyślił? Więc wymyślił, że nie sztuką jest pryskać mocno i daleko, tylko sztuką jest opryskać dokładnie i dobrze ukierunkować wiatr. Więc jest tutaj zamontowana przystawka kolumnowa jego pomysłu. Przystawka jest budowana na zasadzie odwrotnego ciągu. Powietrze zasysane odbija się z tyłu o dyfuzor, który ukierunkowuje wydmuch powietrza. Gromadzi się powietrze w tym zbiorniku, jakby to można nazwać, później odbija od niego i wydmuchane jest na zewnątrz. Pan Gamperini zastosował sobie jeszcze taką pokrętkę z przesuwaniem kątowym, ustawianiem sobie płetw kierunkujących wiatr. Opryskiwacze mogą występować z rozpylaczami różnych marek. Są to korpusy, do których pasują rozpylacze Albusa, T-Jeta, Rechlera. Tak więc tu jest typowy standard. Przekładnia dwubiegowa. Wydajność powietrza tej kolumny to jest na pierwszym biegu 65 tysięcy metrów sześciennych na godzinę, na drugim biegu jest 90 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Jest to zbliżone do większości opryskiwaczy. Wiadomo, że powyżej 4 metrów na sekundę i tak pryskanie robi się mało efektywne, tak więc to jest wystarczający wydmuch powietrza do pryskania sadów. Rozpylacze są dzielone na pół. Mając mniejsze, młodsze drzewka są niższe, wiadomo, nie potrzeba pryskać wyższych partii sadu, więc zamykamy sobie dwie, trzy końcówki od góry. Sterowane jest to elektrozaworami budowanymi w kolumnę. Oczywiście zawory mogą być czy z przodu zamontowane, czy z tyłu w kolumnie. Jest to do woli według zapotrzebowania przyszłego użytkownika.